I dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie na speedrunie, kolejny odcinek, gramy i tłumaczymy ruchy, gramy na 10 minut, zaczynałem z rankingu 1000, posunięcie E4, niech będzie ruch E5, przypominam, że im ciekawsza partia tym tutaj na pewno skorzystam z analizy, zagram obronę dwóch skoczków i zobaczę czy przeciwnik zastosuje atak smażonej wątróbki, tak jest. Mamy atak smażonej wątróbki, i tutaj jest taka dosyć ciekawa też odpowiedź. Goniec C5 no to jest bardzo ostry ruch, który pozwala tutaj na bicie, ale ja bardzo lubię grać posunięcie D5. Kiedyś pamiętam opracowywałem nawet ten wariant, ale to jak byłem takim nastolatkiem, powiedzmy coś tam się pamięta dosyć intuicyjnie. No i teraz po takim posunięciu trzeba grać od razu C6, żeby za cenę piona zyskać przewagę w rozwoju swoich figur. To jest bardzo ważne. Hetman F3 to jest jedno z posunięć, które istnieje jak najbardziej. Tutaj prawdopodobnie, jak się nie mylę, chyba goniec D7 albo goniec B7, ale chyba goniec D7, nie jestem do końca pewny. Chodzi o to, żeby przytrzymać pionkę, i goniec będzie musiał się. A, popełniłem chyba błąd. A nie, sorry, jest ok, bo już mi się przywidziało, że goniec może ruszyć na C4. No dobra, w tym momencie tutaj goniec e7 z tego co też pamiętam, jeżeli skoczek przejdzie tutaj, to jest wybicie chyba jakieś f5, roszada, dodaje się do kolejnego pionka. Tak mi się coś tutaj obija to o pamięć. No właśnie, i tutaj chyba... Ojejku! miss click. mary w ogóle! Goniec mi się osunął! Jeju, nie wierzę po prostu. Goniec mi się osunął. Goś nie widzi? To będę miał teraz przeprawę, jak mi zbije gońca. Ale mi skliknąłem. <noise> Miałem zbić skoczka na E4. Pokażę Wam w którym momencie. Dokładnie w tym. Cofnę jeszcze chwilkę. Miałem tutaj zbić skoczkami mi się osunął goniec, Nie wiem dlaczego. Masakra. Ojejku, no dobra, trzeba będzie teraz żebrać. Ehm, co zrobić? Nie mam e, absolutnie żadnego pojęcia. Nie wiem, zagram wieżą, obronię piona na razie. Nie wiem, co grać. Szczerze mówiąc, to jest kompletnie już przegrane czarnymi. A fuh, no to się porobiło. Misklik i, i Krzysztof będzie musiał zabrać teraz o punkty. <grymne> nie wiem co powiedzieć szczerze mówiąc. Spróbuję grać trochę szybciej. Tutaj zaatakuję. Może przeciwnik skusi się o to posunięcie różnie bywa. E, tak, tak, nie wiem. W sumie no bez figury to już się odechciewa w ogóle tutaj grać. <grymne> Przede wszystkim. Goniec z Trup. E, nie może się ruszyć. No właśnie goniec to atakuje. Dobra, trzeba to zbić. Niestety pozycja nie jest z tych fajnych i tak naprawdę co, tutaj zagramy i tutaj zagramy. Może nie zauważę i zbije w przyszłości, ale nie sądzę. E, skoczek wchodzi tutaj w ogóle. Mm, Pięknie, skoczek będzie mógł działać. Dobra, G6. Ciekawe, czy zauważy. No pewnie widzi, no bez przesady. Nie można robić tutaj, nie, nie, nie można mieć takich aż wielkich nadziei, no ale dokładnie wracam. O, rety, 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 wychodzi skoczek. Nawet nie mam gdzie przeciwnika ugryźć, powiem wam szczerze. Hmm, będę musiał grać, spróbować grać bardzo szybko. Bardzo szybko, bo tutaj jest wjazd, tutaj jest wjazd No niestety, jest źle. Nawet żadnej kontry szczególnej nie mam. Eee, no właśnie, tu nie mogę, tu muszę bronić, ojej. Tak, wieża zbije, o Matko, bosku. Często chosku? No, niestety, gość już chyba czuje, że mnie ogrywa. <laughs> niech będzie tak. A tu jeszcze jest opcja. W sensie, jak wieża zbija. Oj, to w ogóle fatalnie zagra... Nie, kompletnie to jest przegrana tak? Nie, bo tu zbije z matem. Będę musiał. Ojej. Nie zbił. Dobra, tak. Przeciwnik łaskawy jest. No ale C4 też tego skoczka świetnie tutaj ustawił. Ale no tak. Tu jest bardzo, bardzo źle. Jedyna moja nadzieja to czas. Chyba, że coś podstawi przeciwnik, ale jest. No właśnie, miskliczek. Na żywo misklika by nie było, co nie? Tu trzeba by było chyba zagrać coś w tym stylu. Nie, nie mogę. Hmm. Co by tu zagrać? Nie mogę tak, bo tu dostanę plombeczkę, czy przeciwnik to widzi. Może zagram tak, zajdę w ogóle z tego związania, bo nieprzyjemne było. Wieża B8. Żeby to jeszcze była, wiecie, ostra pozycja, jakieś poświęcenia. to Bez figury można by było jeszcze pykać, ale po prostu podstawić. No na tym się poziomie niestety zdarza. Poziomie, który też reprezentuje. Dobra, wieża B8 i celuję w pionka. Próba odzyskiwania materiału jakkolwiek to brzmi. Jakkolwiek to się czy w ogóle uda. Skrobnąć cokolwiek. No, ta wieża stała tam świetnie, mógł zbić i po zawodach byłoby już. B4. No, bić trzeba. No tu będzie przepchanie zapewne. Yy, hetman tu. Może tam pułapkę zestawić. O, zobaczcie, przeciwnik tego nie gra. gra Gram tak, tak, może spróbujemy. Może się nie odważy przeciwnik zagrać C5. Też tutaj nie, bo tu widełki, tak, zagramy. Tak, tak, on tak. Będę uciekał, aż może do C7 dojść przeciwnik. Dziwne, że nie chcę tego uczynić. A tutaj wjazd. Tak, niech będzie, pilnujemy. Tak, 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 tak. tak. Jedyna szansa, żeby odzyskać figurę. Czy tak jeszcze może? Znaczy, może, no. Może wszystko, tyle że ja na pewno odbiję. Tak, zagrałeś. Muszę tutaj, niestety, przepchać. I tak yy, na to liczyłem, szczerze mówiąc. Wybiję i wybiję tu pionka. Tutaj, tutaj jakaś szansa. Tym panca. Choć to też jest. Cały czas przegrana pozycja, oczywiście. Cały czas jest przegrana. Może ta wymiana hetmanów nawet dla niego jest dobra? Pełna zgoda. Muszę wrócić. On tu, może tam, nie wiem, tak. To takie już. Czekanie na wyrok. Mhm. Wieża C6. Co? Wieża D6? Można. Tu coś kombinuje przeciwnik. Niech będzie tak. Może jakiś przełom. Jakaś szansa na przełom, na zbicie, na wolnego pionka. Ten skoczek się plącze troszeczkę. Przeciwnik pozwala na przełom. No a 4 koniecznie. No i tutaj. Czy iść od razu tam, tu przepchasz, tu. A zaryzykujmy. Idźmy od razu B3. Im szybciej może, tym lepiej. Wiadomo. No, tu wie, może zagrać tu, może zagrać. Nawet, o właśnie, nawet taki ruch jak goniec może ruszyć. Dobra, to pionka trzeba zbić. Tu może zagrać, trzeba będzie zbić, tu zbić, żebranie o remis, ale zbił końca, dobra, dla mnie to lepiej. Bo jak wieża zagra tutaj, no, ruch B2 chytry, ale wieża tutaj nie zagrała. Teraz pytanie, hmm, może tak. Niech będzie tak, bo jeżeli on zagra tu, broni piona, ja zagram tu. Nie mogę, bo tu widełki będą. O, to jeszcze gorzej zagrałem w takim układzie. A to jeszcze gorzej. Mogą to odbić i próbować cokolwiek ten pionek padnie. No tak, 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 no tak, już nie mogę jak bronić. Dobra, zagrajmy tak. On zbije. Może ja po prostu zagram tu i poczekam. Jakie mam wyjście. Tego pionka będę próbować zbijać, a mogą to zrobić już wcześniej. Jakaś szansa na coś takiego. No właśnie, bo tu chcesz mi dać szacha. Znaczy, nie możesz, mogę tak zagrać. Nie może on tutaj, bo ja wybijam i daję mata mu na końcu. Więc jeszcze, jeszcze jest czas na to posunięcie. O, zobaczcie, przeciwnik mi podwalił. No to fart. No to jeszcze miałem ogromnego farta. Oby bez misklików już więcej. No, niech będzie jeszcze raz ruch E5. No i co? Atak smażonej wątróbki po raz kolejny. Zobaczcie, grają, grają atak smażonej wątróbki bardzo często. Znowu mamy powtórkę z, z wariantu. Zobaczymy tylko, jak to pójdzie dalej. Ale widzę, że póki co przeciwnik do piątego ruchu obstukany. Hmm. Tak się raczej nie gra. Uzbijam po prostu teraz. I zauważył jednak, zauważył przeciwnik. Dobra. Ja myślę, że zwykłe bicie będzie w porządku. Hetman odbije, no to wtedy skoczek na C6 wróci. Tak po prostu. Jakiś tam szach niewinny to goniec E7. Można oczywiście związać gońcem. No, ale to i tak goniec gram tutaj nie mogę w sumie, bo tu będzie mi wisiało. A to się muszę zastanowić w takim układzie jeszcze. No, w tych debiutach E4, E5 często powstają takie dosyć symetryczne pozycje równe. Dlatego też polecam grać na przykład Gambit Królewski na tym poziomie. Bardzo fajny, ostry debiut. Gambit. Wrócił sobie spokojnie. No dobra, jak wrócił na D1, to go nieco 7 z atakiem bezpośrednim. No więc co, jak on odejdzie, to my będziemy w ogóle jakoś tak stępami do przodu. O tu będzie trzeba. Wyprowadzić gońca i może zastosować ruch skoczek B4 dosyć szybki, żeby spróbować wymienić hetmany i celować w C2. I tak bym to y, spróbował, bo Roszada może nie będzie aż tak... Znaczy można oczywiście, nawet trzeba zagrać Roszadę, ale w tym układzie jak on sobie zagrał hetmanem tu i wrócił, może spróbuję to wykorzystać. No, goniec C7 na pewno się łączy tutaj fajnie z Hetmanem. Sprytnie H4 pograł. Dobra, ale H6 go odpędzę już teraz na pewno, więc H4 tutaj już najlepsze nie będzie, ale innowacyjnie, nowocześnie, że tak powiem, no to spoko. Co? Wow, ale poszedł. Na F7 walno, co to w ogóle jest? No, tutaj to co? No, to tak. On pewnie szacha chce dać. No dobra. Goniec F6. No i po zawodach, panie kolego. Ale no widzicie, próbuje grać ostrzej. Tam kminił coś zawodnik i to fajne właśnie jest, że próbuje grać ostro. To mu na pewno zaprocentuje. No goniec F7. To znaczy tutaj też można było wrócić spokojnie z skoczkiem. Goniec też się zasłania. Tu jak bicie, no to bicie. Takie zagranie wiąże się ze skoczkiem na E5. Lepszego ruchu nie ma. Przynajmniej ja nie widzę. Z atakiem i kolejna figura leci. Spróbujemy oczywiście też pograć troszkę innych debiutów. Inne debiuty. Sorry. Dobra, tutaj jakieś związanko. Bijemy gońcem. Ja wiem, że można stracić tu pionka, a to sobie teraz tak ładnie zagramy. Zobaczcie, gońce, skoczki jak stoją idealnie. Pionek jest nieistotny. W takiej dużej przewadze materialnej to jest już naprawdę nieważne. Ważne, żeby zabezpieczyć tu króla. Z tym sam latający hetman nie zdziała nic za wiele. No tu próbuję gryźć cały czas przeciwnik. No ja biorę, po prostu biorę tego pionka. Spoko, ale to są takie właśnie zaczepne ruchy, to taki chyba charakter już zawodnika. No i dobrze. No. Ludzie, którzy próbują grać agresywnie, to znaczy, że się lubią bawić szachami, ale też się mogą rozwijać dosyć fajnie. Wierzek G8 i tutaj próbujemy atakować. Ja już tam myślę o macie jakiś tam taki ruch może być. Hetmana tam by trzeba było wstawić. Z takim planem zagrać? Eee, no można różnie na pewno. Dobra, no to tutaj przeciwnik chyba pomaga, bo ja wymieniam skoczki. Zobaczcie, będę miał ruch. Koniec na d5. I tam się robi młynek. No i tutaj jest kiepsko. Bardzo ważna rzecz. Taktyka. Moi drodzy widzowie, kto ma ranking około 1200, znaczy to nie tylko te osoby, ale przede wszystkim osoby początkujące, trzeba ćwiczyć taktykę. Im więcej, tym lepiej. Więcej będziemy zauważać, więcej zapamiętywać. No, tak jak z uczeniem się słówek, powiedzmy w innym języku. Powtarzać, powtarzać, powtarzać. I one potem w partiach będą wpadać i będziemy je zauważać i będziemy mieli z tego naprawdę ogromną satysfakcję. Wiem, co mówię. Wiem, co mówię. Słuchajcie, z autopsji to znam. E, na tyle szachy są wspaniałą i rozwijającą grą, że według mnie każdy człowiek powinien znać chociaż zasady szachów. Znaczy, wiadomo, no, to jest takie e, marzenie, które się nie spełni nigdy, ale, ale im więcej osób będzie grało w szachy, tym lepiej. Tym lepiej dla wszystkich. Uczą myślenia. I Hetman D7. Z chytrym planem Mata. No i przeciwnik się nam zamyślił. Właśnie o to chodzi. Też szachy uczą. Słuchajcie, o można by dużo rozmawiać na ten temat, ale uczą przewidywania też w życiu przede wszystkim tutaj na szachownicy. Myślenie już w tym momencie nie ma sensu, bo to tylko przedłuża oczywiście tutaj mata, ale y, pomyślenie y, o tym, jak by można było zrobić, żeby tego mata nie dostać, co nie właśnie. Próbować przewidzieć. Ale no gość wymyślił po prostu przedłużonego mata. No spoko. Szach, goniec się zasłania. No i oczywiście mat hetmanem. Dlatego uważam, że dzieciaki powinny... No w ogóle nie tylko dzieciaki. Uważam, że osoby w każdym wieku mogą zacząć grać w szachy. No i słuchajcie. Mamy obronę skandynawską. E, polecam to zbijać jak najbardziej. Nie patrzeć. Nie patrzeć czy boli zbijać, hetman odbije, albo skoczek F6, ok, no to takie opcje również są. I teraz można zastosować fajny trick, bo naturalnie można zagrać się pionkiem, skoczek zbije i pionkiem, i to też w sumie, to też jest ok, jak najbardziej, ale jakbym zagrał sobie tutaj i próbował tego pionka bronić, daje możliwość przeciwnikowi na jakąś tam, jakiś tam gambicik C6, ewentualnie E6. No i cóż, z gościem na moim poziomie bym zagrał tutaj i tutaj, jeżeli mi tak grać, ale zagram eksperymentalnie C4, znaczy tak, ten ruch jeszcze nie jest zły, moim celem nie jest e, obronienie tego pionka, bo jak przeciwnik zagra C6, to ja tego pionka nie zbiję, bo będę stał fatalnie, bo pole D4 będzie bronione przez e, figury i ja do tego pola się nie dorwę. Ale zobaczcie, no przeciwnik już zaczyna, sorry za wrażenie, według mnie głupieć trochę, no bo skoczek A6 jest bez sensu, Teraz wprowadzam kolejnego pionka i już mam silne piony. I takie zagranie teraz, czy takie zagranie, będzie się wiązało z prostym biciem, bo już mam pionka na D4. Potem tylko za tym będą podążały. <grym> co się stało? <grym> będą podążały figury. Zobaczcie, gość zrobił trzy ruchy i się poddał, co nie? A zobaczcie, jaka przewaga. A sorry, nie widzicie jej. Na pasku widać, jest 1,44. Czyli już białe mają przewagę, zobaczcie, po tak naprawdę czterech ruchach, jaką ogromną. Wynika to z błędów przeciwnika. No tego jeszcze nie grali, że mi się przeciwnicy poddawali po czterech ruchach, nawet niewykonanych. Kolejny przeciwnik, E4. Zobaczymy, jaki debiut. E5. No to słuchajcie, gramy Gambit Królewski. Zagram teraz trochę inaczej, jeżeli przeciwnik zbije. Przeciwnik nie zbił, no to skoczek na F3. Jest bicie. Tu skoczek C3, tak, żeby nie było D5 jeszcze. A pogoniec C5, właśnie na ten ruch czekałem. To jest też początkujące zagranie, dlatego że mam bezpośrednio ruch D4 i zobaczcie no, centrum zbudowane w sposób piękny, prosty i przyjemny. W następnym ruchu odbijam tu. W pionach jest porówno. Ja mam silne centrum i mogę przeciwnika po takim ruchu. A, zagrał inaczej, ale mogę też po takim ruchu go tutaj męczyć. No i będę to czynił. E, wprawdzie, otwieram gońca, ale ja mogę sobie zaplanować roszadę długą. W tym układzie ten skoczek do centrum nie wejdzie, musi czmychać. Mogę nawet tego gońca próbować atakować, ale nie muszę. Zagram Hetman D2 z planem długiej roszady. Tak po prostu. E, ok, jeszcze tutaj sobie zagrajmy na przykład tak. Wyprowadzimy ostatnią figurę, żeby celować już w króla. On tam pewnie będzie robił długą roszadę. Albo skoczek będzie chciał przejść tędy. No będzie chciał. Tutaj. Ciekawe. Zagrajmy nowocześnie. H4, słuchajcie. Bo jeżeli tu oczywiście uciekam, no to H5. I skoczek już też ma paraliż, nie wejdzie na G6. Nie są to oczywiście takie ruchy, które są obowiązkowe. No ale są przyjemne. Długa roszada, no tutaj gra jest prosta, słuchajcie. Goniec może zagrać tu, ja zagram tu. Będę chciał grać E5. Mogę spróbować dać szacha. Tu też jakaś pułapka bicia. Jest potem szacha ewentualnego, gramy E5. W ogóle się tu nie zastanawiam. Otwieram pozycję i tyle. Jak będzie bicie, to będzie bicie. Jak tutaj, to jakiś tam szach. No, już taktyka tutaj jest chyba po naszej stronie. Właśnie tu przeciwnik zagrywa. Mogę sobie chyba zagrać tak w prosty sposób. Tutaj, skoczek zbija. Chodzi wieża. No wiecie. Mm, ja wiem, że to jest poziom oczywiście, jaki jest, ale. Ale on, wiecie, takie partie na tym poziomie się po prostu zdarzają. No i co? Zbije mi Hetmana, ja zbiję wieżą. O nawet nie, zobaczcie, co tu się wyrabia. Przeciwnik nawet nie chciał tego wybijać. No to teraz pytanie, czy ten hetman nie, się nie poplącze, jak zagra na przykład ruch tego typu. Nie no, tu nie mogę. Też nie mogę, bo w sumie szach. A proszę bardzo. A jakbym zagrał tu. Nie. Uprośćmy. Ja jestem zwolennikiem chyba jednak prostszej gry. Jak już mam coś do przodu. Choć nadal pozycja jest taka nieco zwariowana. Ale jak zbije to, on nie odbije i się tak mu to rozdmucha troszkę. Hmm. A co ty na to, drogi przeciwniku? Jakbym zagrał po prostu wieżą i wprowadził sobie kolejną wieżę do akcji. Naprawdę, skoczek F5. Hmm. Ciekawe. Tak. Można próbować go tutaj gonić. Słuchajcie, a dlaczego by nie? Skoczek broni. Gonimy. Zagra tu. Może tu będzie grozić. Pytanie, czy tam nie można? Się pojawia dużo już taktyki. Może po prostu. O, to może tak. Żeby tu bronić G2. E, też schodzimy z ewentualnych bić. No jak bicie tutaj, to o, zobaczcie. No i przeciwnik sam się wysypuje, ale e, odczuwałem, że gra ciekawie. Tylko, że teraz podstawił to, o czym mówię zawsze. Tu już się będzie sypać, słuchajcie. O, w ten sposób. O, słuchajcie, to było dobre. Znaczy się i tak przewaga mają białe, co nie? Bo nawet ja sobie oddam to uwierzę za dwie figury, to mam przewagę i sobie spokojnie zagram wieżę. Odbiję tu przewaga po białych. Ale tak, widział tutaj dobre opcje. Okej. Okay, gra szybko, on gra szybko, słuchajcie, on gra szybko. Wręcz C8 pewnie, a nawet inaczej. Tutaj coś wejdzie. Dobra, wracamy. Myślę, że. Bierze G1 z szachem. Tam są takie opcje. Może próbować grę uspokoić. W sumie liczyć pionki. No teraz mam taką opcję. No i się sypie pozycja. Zobaczcie. Sypie się, bo tu wisi, tam wisi. A, no, wezmę pionka. Będę pionkożercą teraz. No bo y, sprawa jest prosta. No, y, figurka więcej. Znaczy, można byłoby pewnie tam zagrać. Związać to wszystko oczywiście. Zagrać tu. Przeciwnik próbuje mi takiej akcji. Dobra, wracamy tak, żeby nie stracić figury. Tu potem odbijemy. Dokładnie. No i co? Jak dają em, materiał, trzeba go brać. Oczywiście tutaj na A2 przeciwnik może wziąć. Spróbujemy zostawić siatkę matową. Skoczek na G6. Może tak. Tu jest opcja szacha. No to idziemy tak. Widzę tutaj pewnego rodzaju pułapkę. Zagram tu, jeżeli on pójdzie G5, mogę zbić w przelocie, a też jest fajna opcja skoczek G4, wybicie wieży, skoczek F6. Dobra, uciekam pionkiem. Liczę na to, że on gdzieś tam wieżą zejdzie, wtedy ja gram tutaj. Aha, on będzie mógł e, tam zagrać na pata. Ale to jest szachy i odbicie, jeżeli wie, wiecie o co mi chodzi, o taki skrót myślowy. Chodzi o to, że, no właśnie, gram tutaj. Nie mogę tutaj, bo jest opcja wściekłej wieży. A jestem w ogóle ciekawy, czy on tą wściekłą wieżę zauważy. Bo zobaczcie, jak zagram tu skoczkiem, to król stoi w pacie. Skoczek na G6. Zrobię eksperyment chyba. Dam mu możliwość zrobienia wściekłej wieży tutaj. I jeżeli on zagra tu, ja będę uciekał. On tu, ja będę uciekał. Słuchajcie, dam mu tę możliwość. Ciekawe, czy gość zauważy, że może wściekłą wieżę robić. Bo tu grozi po prostu mat. A jeżeli zagra tu, nie mogę zbić, bo pad, to dam szacha, on odejdzie i wtedy ja zbijam wieżę. Ale on ma możliwość teraz zrobienia wściekłej wieży. Pytanie, czy to jest do końca, czy to jest wściekła wieża na, na mur beton. Yy... Tu sobie policzę. Oj, poddał się. Zobaczcie. A silnik mówi, że to nie jest wściekła wieża. No i sobie teraz przejrzyjmy te tę końcóweczkę bo jestem aż ciekawy aż ciekawy co ja w ogóle gadam e, tutaj tak dosyć szybko to sobie no to wiadomo to przeciwnik grał słabiutko jakieś tam ruchy do końcówki chcę przejść po prostu chcę zobaczyć jak uciekać od tej wściekłej wieży e, skoczek g6 no i teraz tak wieża tu jakie zbicie to oczywiście spad zwróćcie uwagę remis tak no i teraz gdzie trzeba uciec? Ja bym odchodził na d4. Wieża d3 szach, król e5, wieża e3 albo d5. Ja d5 obstawiałem. Aha, no bo jeżeli tutaj, no to odchodzę. Jeżeli zbijam, no to też to jest wygrana, nie ma pata. Ale co się dzieje po takim ruchu na przykład? Król e6, wieża d6. Tak liczyłem. E, tak bym grał, i po tym ruchu jest remis. Tutaj, tutaj i tutaj remis. Zgadza się. Jakby trzeba było grać. Ale fajnie, fajnie te wykrzykniki, co nie? Król F5. Aha, jak wieża tutaj, to jest zasłona. Pełna zgoda, i tutaj już nie ma pata. A jeżeli wieża zagra tu. Król G4. Aha, jasne. Po wybiciu wygrywam. A po takim ruchu po prostu zbijam skoczkiem i on może ruszyć pionkiem. Dobra. Czyli jednak nie było wściekłej wieży, a wydawało mi się, że tak. No w każdym razie warto było sobie to sprawdzić. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.